trenerze, poprosimy o ocenę meczu, który przed momentem już zakończył. No, wynik dla Pana jest bardzo korzystny. Jak Pan to oceni? Powiem tak, że przyjeżdżając tutaj spodziewaliśmy się na pewno trudnego spotkania. Sprzyjające jakby warunki tutaj, że otwarcie stadionu, nieoficjalne jeszcze, stwarzały jakby dodatkowy gdzieś, może nie presję, ale taki smaczek rywalizacji. Cieszymy się, że boisko tutaj na nowym stadionie było naprawdę bardzo dobre. To nam pozwoliło na grę w piłkę, kolokwialnie mówiąc. Co do meczu, to na pewno myślę, że jakby plan taktyczny zrealizowaliśmy może nie do końca w pierwszej połowie, bo brakowało nam jakości przy piłce. Natomiast jeśli chodzi o drugą połowę, to zdecydowanie uległo to poprawie. Poprawiliśmy te elementy. Szczególnie mówię tutaj jak przy piłce, bo w defensywie w przekroju całego meczu uważam, że zespół grał poprawnie. Oskar chyba nie stworzył sobie sytuacji żadnej. Natomiast no mówię, my musieliśmy w drugiej połowie wrócić do takiego rytmu i po prostu poprawić to, co szwankowało w drugiej połowie. Kilka korekt w składzie w drugiej połowie pozwoliło na to, że ten mecz otworzyliśmy i później z każdą minutą potwierdzaliśmy jakby wyższość nad przeciwnikiem. 4-0 uważam, że wynik wysoki, ale jeszcze mogliśmy przy odrobinie lepszych zachowań w polu karnych, przy finalizacji powinniśmy ten mecz jeszcze wyżej wygrać. Tutaj w pierwszej połowie bardzo dobrze bronił bramkarz Przysuchy, ale też mówimy, jakby nie do końca się dobrze zachowywaliśmy w tej strefie finalizacji. Podsumowując, jestem zadowolony, 3 punkty jadą do ząbek i czekamy już na sobotni mecz. W takim razie drugie pytanie. O co w tym sezonie gra Ząbkowie? Na pewno nas upatrują w jakby cała liga. Jesteśmy z jednym faworytów do awansu, do promocji, do trzeciej ligi. Natomiast no my jesteśmy spokojni bardzo, bo już od jakiegoś czasu tutaj zespół jest budowany i czegoś brakowało. W ostatnim sezonie zajęliśmy drugie miejsce i Wisła Płock, można powiedzieć, że była poza zasięgiem, bo punktowała bardzo regularnie. Ja myślę, że w tej rundzie będziemy grali o to, żeby tą regularność w punktowaniu zachować. Bardzo spokojnie do tego podchodzimy. Staramy się przygotować do każdego meczu jak najlepiej, do rywalizacji, plus dodatkowo myślę, że takim celem będzie realizacja tego, nad czym pracujemy w mikrocyklach treningowych i jeśli będziemy to robić, będziemy to realizować, no to ten plan, ten cel będzie realny do zrealizowania. Mariusz Moskwa, kapitan zespołu Oskara Przysucha. Panie Mariuszu, dzisiaj pełny stadion ludzi, no niestety no, nie wyszło, no ale taki chyba fatum jest nad tymi drużynami, którzy grają na swoim nowym stadionie. Jak pan to oceni? Przede wszystkim na samym początku chciałbym w swoim imieniu i całej drużyny przeprosić wszystkich kibiców, którzy przyszli na mecz, bo nie tak sobie wyobrażaliśmy to nasze pierwsze spotkanie po tylu latach. Zrobimy wszystko, żeby już następny mecz na Radomskiej wygrać i zdobyć 3 punkty. No ale to jakiś pozytyw z tego meczu. Ząbkowia, dobra drużyna, było parę dobrych momentów, no ale zdobyli 4 bramki. Zgadza się. Myślę, że Ząbkowia Ząbki jest jednym z kandydatów do awansu. Myślę, że w przebiegu całego spotkania byli zdecydowanie lepsi. Zabrakło przede wszystkim tak na gorąco po meczu, jak sobie powiedzieliśmy, szatni, przede wszystkim biegania. Myślę, że też dyspozycja dnia też spowodowała, że wynik jest taki, a nie inny. No cóż mogę więcej powiedzieć?
chciałbym już chcielibyśmy w najbliższym meczu z Białobrzegami wygrać i zaśpiewać SKS, kto wygrał mecz. To będą takie małe derby, Pilice Białobrzegi, Oskar Przysucha, to już będzie w tą sobotę 31 o godzinie 15, to może pan zaprosi kibiców, może przyjadę was dopingować. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich kibiców, którzy są wiernymi kibicami Oskara, na najbliższy mecz, który odbędzie się w Białobrzegach. Łukasz Wiśnik, trener Oskara Przysucha. Panie trenerze, no tak to przeważnie taki fatum jest na nowym obiekcie, kiedy gra zespół, to mu nie idzie. Złe miłego początki, oby tak było. Na wstępie bardzo dziękuję wszystkim kibicom, którzy w tak licznej grupie przybyli, aby nas wesprzeć, aby nas zobaczyć po takiej długiej nieobecności w Przysusze. Jestem za to bardzo wdzięczny i z tego miejsca również pragnę wszystkich przeprosić za mimo wszystko za tą druzgocącą porażkę. Nie przystoi nam, aby mimo wszystko z zespołem bardzo dobrym i pewnie liczącym się w kontekście awansu do trzeciej ligi przegrywać w takich rozmiarach. I za to wszystkich serdecznie przepraszam, że w takim stylu mimo wszystko w drugiej połowie oddaliśmy pole rywalowi i zbyt prosto traciliśmy te bramki i finalnie przegraliśmy tak dużą różnicą bramek. I jednocześnie z tego miejsca zapewniam wszystkich, że zrobimy wszystko, żeby wnioski absolutnie wyciągnąć i wyciągniemy na pewno i żeby nie przydarzyła się taka sytuacja, że Przysusze w tak samym stylu przegramy. Będziemy w kolejnych meczach udowadniać sobie przede wszystkim, ale też wszystkim, że warto na nas stawiać, warto przychodzić, warto nas kibicować, warto nas wspierać, bo ja wierzę w ten zespół bardzo mocno, bo to jest zespół, który jest świadomy swoich wartości. Dzisiaj rzeczywiście nam nie wyszło, ale to jest dzisiaj. Za chwilę mamy kolejny mecz, zrobimy wszystko, żeby zmazać tą dzisiejszą plamę po dzisiejszym niefortunnym, ale zasłużonym tak naprawdę wyniku. Przegraliśmy na własne życzenie, zespół Ząbkowi jest dużo lepszy, ale tak jak powiedziałem, kolejne spotkania udowodnimy sobie i wszystkim, że stać nas na wiele więcej. Pierwsza połowa to można powiedzieć, że wyrównana z lekką przewagą Ząbkowi, dobrze bramkarz bronił, no ale druga to no niestety coś się zacięło. Tak, dokładnie. Weszliśmy w ten mecz dobrze, uważam, nawet bardzo dobrze, bo kilkanaście minut pierwszej połowy to był mecz wyrównany. Z jednej i drugiej strony były jakieś sytuacje. Oczywiście z biegiem czasu Ząbkowia przeważała, ale druga połowa zupełnie nie wypał. Brak takiej charyzmy boiskowej. Każdy z zawodników, który wszedł, powinien dać dużo więcej i tego będę oczekiwał od zawodników. Oczekuję tego od zawodników, żeby była większa intensywność pracy, bo tu nie będę mówił, że komuś nie zależało, czy brakło ambicji. Nie, bo jestem przekonany, że każdy był świadomy, że chciał tu zaprezentować się dobrze, ale musimy być świadomi tego, że musimy pracować. Intensywność pracy musi być na dużo wyższym poziomie i tego nam tak naprawdę brakło w drugiej połowie, a zespół Ząbkowi nakręcał się. No jest to zespół, który rzeczywiście melduje się od początku sezonu jako chyba jeden z głównych kandydatów do awansu. Dzisiaj zasłużenie wygrali z nami. W sobotę małe derby regionu, Pilica Białobrzegi podejmuje was, to 31 w sobotę o godzinie 15. Jakie będzie nastawienie zespołu? Będzie nastawienie takie w każdym meczu, a w tym pewnie jeszcze bardziej wyjątkowo. Musimy w tym meczu wygrać, zainkasować 3 punkty. Tak jak powiedziałem na wstępie, zmazać plamę po dzisiejszym meczu, pokazać kibicom, wszystkim sponsorom, ludziom, którzy chcą nas wspierać, że jesteśmy drużyną, klubem, który właśnie warto wspierać. Żeby nie patrzyli nas tylko i wyłącznie przez pryzmat dzisiejszego meczu. Zrobimy wszystko, żeby w tym meczu wygrać, pokazać się z najlepszej strony, pokazać te wartości, które w tych chłopakach na pewno drzemią i które pewnie jeszcze nie raz, wiele razy pokażemy. 6 września będzie taka, można powiedzieć, rocznica, data w historii, gdzie na to boisko przyjedzie aktualny ekstraklasowy zespół Radom jak Radom. Tak, oczywiście. Będzie to oficjalne otwarcie tego stadionu, dzisiaj była inauguracja ligi. 6 września przyjedzie ekstraklasowy Radom jak Radom. Zagramy mecz oczywiście towarzyski, który o niczym będzie świadczył, ale będziemy chcieli pokazać się również z dobrej strony, jak na zespół przystało i mam nadzieję, że również pewne elementy stricte sportowe z tego meczu dowartościują nas w kolejnych meczach ligowych i mimo tego dzisiejszego złego początku to boisko będzie naszym domem, takim domem, w którym się będziemy czuć dobrze, wyjątkowo dobrze i które finalnie będzie okazywało się w większości przypadków zwycięskim domem.
to proszę zaprosić na mecz otwarcie. Serdecznie wszystkich zapraszam, wszystkich kibiców, sponsorów, ludzi zaprzyjaźnionych z naszym klubem, drużyną na oficjalne otwarcie stadionu 6 września, mecz z ekstraklasowym Radomiakiem Radom. Wspierajcie nas w tym meczu, ale także i w każdych pozostałych meczach ligowych. Bardzo potrzebujemy Waszej pomocy. Ten zespół, tak jak powiedziałem na wstępie, nieraz jeszcze udowodni, że warto być z nami.